Siemanko, siemanko, tu Olo76, ale to wiecie, bo w końcu jesteście tutaj na tym kanale. Dzisiaj postaram się Wam pokazać takiego dosyć szybkiego lifehacka, do którego będą nam potrzebne korpusy z długopisów. Ja mam tu akuratnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jak widzicie, kawałeczek sklejki wodoodpornej, może być naprawdę dowolna taka płytka, dowolny element. Do tego będzie potrzebny klej na gorąco, dwa wkręty i wiertełko do wywiercenia otworów. Także zabieramy się za pracę. To naprawdę jest organizer, który będzie służył nam w warsztacie, więc to super, piękne jakieś nie musi być, byle spełniało swoją funkcję. Na początek wiercimy dwa otwory do zamocowania gdzieś na jakiejś ściance. Ja akurat nie tutaj mam z prawej strony ściankę, z której będę sobie korzystał, bo tutaj w tych korpusach będą brzeszczoty. Także wiercimy dwa otworki. Dwa otworki mamy wywiercone. Ciach. Ok. I teraz bierzemy klej na gorąco i kleimy takie trzy paski, ale tak. Ok. Gdzieś mniej więcej tutaj. Klej na gorąco mam dosyć mocno rozgrzany, bo ten klej akurat ten pistolet bardzo mocno rozgrzewa, można powiedzieć, do czerwoności, więc mogę sobie spokojnie pozwolić na puszczenie od razu trzech pasków. O. I możemy zacząć układać nasze korpusy. Okay. Teraz troszkę dociśniemy, żeby one jak najlepiej złapały. Teraz muszę chwilkę zaczekać, żeby ten klej sobie wystygł i w zasadzie to by było tyle. Nie, jeszcze nie. W zasadzie to jeszcze potrzebna jest jedna rzecz. Potrzebne jest to, żeby nam brzeszczoty, jeżeli mamy brzeszczoty do wyżynarki włosowej bez przetyczki, żeby nam tutaj te brzeszczoty nie wypadały. I również bierzemy klej na gorąco i możemy sobie te dziurki tak po prostu zakleić. Korpusy nie muszą być takie same, korpusy nie muszą być w tym samym kolorze, korpusy mogą być takie, jak sobie tylko zażyczycie, takie, jak znajdziecie w domu. Jeżeli nie macie długopisów w domu starych, można kupić naprawdę jakieś takie najtańsze po 50, po 80 groszy i tak na dobrą sprawę też to będzie działało. Ja akurat nie wybrałem białe korpusy ze względu na to, że na tych korpusach można sobie poznaczyć mazakiem do płyt oznaczenia danego brzeszczotu. Można sobie zrobić, że przykładowo tutaj mamy nie wiem, ze 3-4 z jakiejś tam firmy, ze 3-4 z jakiejś tam firmy, a załóżmy dwa korpusy możemy sobie zostawić na brzeszczoty używane. Wydaje mi się, że pomysł jest dobry. I teraz
jak już mamy to przyklejone, no dobrze, wiem, wyszło troszkę krzywo, ale to tak na szybko, bo to był dosłownie pomysł, bo robię tutaj przebudowę sobie na stanowisku pracy i tak właśnie mi się wymyśliło, że mógłbym Wam coś takiego puścić. I teraz wystarczy, że to przykręcę do tutaj do ściany. O. Wydaje mi się, że pomysł będzie całkiem spoko. Ok, to ja sobie teraz jeszcze zmienię tylko. Jeszcze chwila. Załóżmy tutaj, żeby było blisko. Pierwsza dziurka. I druga dziurka. Tak, mam już przykręcony. Mam już przykręcony mój zasobnik, czy tam organizer. I teraz, o, na przykład, spiralny brzeszczocik 1. Spiralny brzeszczocik, no, to jest inny rozmiar, to wsadzimy go tutaj. To jest taki sam ciach. Patrzcie, jak to idealnie się tutaj mieści. Coś pięknego. O, na przykład taki brzeszczocik tutaj. I tak dalej. I tak dalej. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do obserwowania mojego kanału. O, czasami mi się zdarzają takie szalone pomysły, tak jak przykładowo ten. Jeżeli macie wyżynarkę włosową, a nie macie jakichś tam wiadomości, zapraszam serdecznie na grupę Wyżynarki i Wyżynanie na Facebooku. Pozdrawiam wszystkich, którzy tam już urzędują. Ja tam dołączyłem stosunkowo niedawno i super zarąbista grupa. Jest tam ekipa ludzi, która potrafi naprawdę dobrze doradzić. Patrzcie, i wszystkie brzeszczociki, tu jeszcze nawet na przed, ale to jest za duży brzeszczot na przetyczkę, z przetyczką. O, ja tutaj nie segregowałem teraz tego, ja sobie to na spokojnie posegreguję, ale wszystkie brzeszczoty, które miałem do tej pory tak luzem w kartoniku i miałem nieposegregowane, teraz będą ślicznie miały swoje miejsce. Dobra, to był bardzo krótki materiał, bez pitolenia. Zapraszam na moje kolejne realizacje. Pozdro, Olo76 i do zobaczenia.